Tych dwóch samotnych bohaterów, którzy rozgrzewali się do pojedynku, to tropiciele. Wygrywa szybszy i bardziej przebiegły. Przedmiotem pojedynku nie jest złoto ani względy kobiety. Ci ludzie są mistrzami przeszpiegów. Tropią nieznane ślady historii Śląska, nie dzikiego zachodu. Pewnego razu na zachodzie. Wszyscy mówili, że coś tu były jakieś wioski, nikt dokładnie nie umiał niczego powiedzieć. Nawet twierdzono kiedyś, że tu była po prostu pod jeziorem fabryka. Była to sensacja. ZGW nam nie chciał niczego jakby użyczyć. Plany, to wszystko było wielką tajemnicą. Nie, nie i nie. O jeziorze, którego nie było, mielibyśmy niewiele do powiedzenia, gdyby nie inicjatywa Hubertusa z rodziny Garnierów. W czasie II wojny światowej Anglicy, Amerykanie, wiadomo, próbowali zniszczyć jezioro Turackie. Pomysł był taki: zrzucić bomby i zalać okoliczne wsie. Niemcy oczywiście próbowali jezioro bronić. Tutaj na wale u góry zostały umieszczone tak po kolei w tych różnych miejscach działa przeciwlotnicze. Obok znajdowały się balony. Jeżeli był komunikat radiowy, że jest nalot, wtedy te balony zostały napełniane powietrzem, unosiły się w górę i wtedy samoloty bombowe nie były w stanie rzucić bomb. Oczywiście rzucały bomby, ale one wpadały oczywiście tutaj do jeziora Tureckiego. To znaczy, że tutaj w jeziorze znajduje się obecnie bardzo dużo niewypałów. Churchill powiedział, że nie omieszkałby powiedzieć kilka ciepłych słów o właścicielu piekła, gdyby Hitler na te piekło napadł. Hrabia Hubertus nie był zwolennikiem nazistów, wręcz przeciwnie, ale stwierdził, że dla dobra majątku i dla dobra ludzi, którzy mieszkali w okolicy, a był to teren podmokły, bardzo często mała panew niestety niszczyła ten majątek, ludzie tam, było ciężkie życie, stwierdził, że pójdzie do Hitlera i na tyle negocjował, że rzeczywiście z funduszy państwowych, znaczącym części z funduszy państwowych, wybudowano jezioro Turawskie. On był przymuszony do tego, bo z jego pamiętników ja wiem, że on bardzo kochał tę swoją ziemię i on by tak sobie, jakby nie było potrzeby, nie oddał pod jakiś zalew. Tam chodziło o to, że nastąpił rozwód z żoną. On musiał wyłożyć pokaźną sumę na spłaty żony, dlatego on dążył do budowy tego zbiornika. Został oczywiście za swoje tereny odpowiednio wypłacony. W Odrze było bardzo mało wody i wszystkie barki zatrzymywały się w okolicach Opola. Nawet zdarzało się, że 900 barek stało tutaj w Opolu na Odrze, czyli ogromna ilość. Sygnał, proszę spuścić wodę. Woda jest spuszczana z jeziora Turawskiego, fala zabiera barki i te barki sobie spokojnie płyną aż do Szczecina. Na tym terenie wcześniej znajdowały się trzy wioski. Kuchary, Zamoście, Kreszlina. Ludzie zostali wywłaszczeni. Było słychać szum wody w 1938 roku, a oni jeszcze siedzieli, żeby do końca wytrwać na tej swojej ojcowiźnie. Zaproponowano im albo bardzo duże odszkodowanie, albo że otrzymają nowoczesne budynki, czyli dom, następnie tak część gospodarcza, chlewy na wprost, stodoła, a po prawej stronie wycuk. To było bardzo mądre rozwiązanie po to, żeby staruszkowie nie mogli przeszkadzać młodym. Więc zanim oni przeszli to 100 metrów, to jest bardzo daleko, więc oni byli zmęczeni, więc rzadko odwiedzali młodych swoich gospodarzy. Minęło już tyle lat, prawie 100 lat, a jezioro jest dalej szczelne. Wokół jeziora jest taki szczelny pancerz metalowy. Zużyto ogromną ilość materiału. 10 tysięcy ton cementu, 10 tysięcy ton tam żelaza, 3 miliony metrów sześciennych ziemi. Musiano się dostać do podłoża skalnego, twardego. Więc siłą rzeczy wbijano laseny. W niektórych miejscach natrafiono gdzieś na jakieś drewniane
belę potężnych dębów. Dęby były bardzo pokaźne w Dolinie Majapanwi. W pewnym miejscu natrafiono nawet na łódź. Gdzieś tam się ukazał przeciek, musiano budować studnie z boku, musiano to tam jakoś wyrywać. To łódź poszło później do ekspertyzy archeologicznej. To był rok 33. Jak na owe czasy była potężna inwestycja. Mówili o tym nawet w radiu w Stanach Zjednoczonych. O czym meldowali ludzie, którzy tu kiedyś wyemigrowali, powiedzmy sobie, ze Szczydrzyka. To w pewnym momencie to była największa inwestycja na terenie ówczesnych Niemiec. W środku Turawy niszczeje szlachetny barokowy pałac, którego właścicielem, zanim jeszcze dobra przejęła rodzina von Garnier, był Marcin Löwenkron. Był tajnym wysłannikiem Augusta II Mocnego. W czasie elekcji naraził nawet swoje życie, pojechał do Warszawy i rzeczywiście wolna elekcja udała się i August II Mocny został królem Polski. W XVIII wieku z pomocą holenderskich mistrzów z Gołdy garnierowie produkowali najlepsze w Europie fajki. Ja nie palę, ale wielu pali papierosy, cygara. To jest współczesny wynalazek. Dawniej podstawą tytoniu była fajka. A fajka to był odpowiedni sprzęt, porcelan, odpowiednio zdobiony. To był symbol odpowiedniego statusu społecznego. I tam, tam znaleźli odpowiednią glinkę, bo to jest bodajże glinka kaolinowa, która nadaje się do tego. Tworząc te fajki, no tam zainwestowali w to duże pieniądze. Sprowadzili kilkunastu bodajże mistrzów wypalania tej glinki, bodajże z Holandii. I w krótkim czasie wytwarzali tam prawie 1 czy 2 miliony rocznie tych fajek, a łącznie podobno tam wytworzono 100 milionów porcelanowych fajek. Przy czym porcelana jest krucha. A więc do dzisiaj porcelanowa fajka ze Zborowskich czy Zborowskiego, no to jest cymes. Prawdziwy cymes był inny. Anna Barbara Garnier, najlepsza wizytówka garnierów. Wiadomo, że była kobietą barokową, bo to XVIII wiek, ale tak nie do końca jesteśmy pewni, jak ona wyglądała. Szkoda. Ale dzięki swojej nietuzinkowości, można tak powiedzieć, sprawiła, że to ona stała się twórczynią potęgi rodu garnierów na Śląsku. Była dwukrotnie zamężna i niestety wszystkie jej dzieci zmarły. Jeden chłopczyk przeżył, Anna Barbara była bardzo szczęśliwa, bo te wszystkie dzieci poumierały do roku. Pewnego razu Anna Barbara sama, hrabina, wieszała sobie firany w sali balowej. Chłopczyk chciał mamusię przestraszyć. I mamusia wiesza firany, on podszedł do niej. Mamusia była dosyć silna, gruba, byśmy powiedzieli przy kości. Ona zeskoczyła z parapetu na podłogę tak nieszczęśliwie na to dziecko, które chciał mamusię przestraszyć. Ona go zgniotła swoim ciężarem i dziecko zmarło. To, co ona przejęła, fortunę po Scholz-Löwenkronach, czyli właśnie Turawę, przekazała później swoim bratankom, siostrzeńcom, którzy wnieśli to w rodzinę garnierów. No i to potem pozostało aż do 1945 roku w rękach tej rodziny. We Francji rodziny garnierów jest kilka. Jeden z garnierów na przykład był antypapieżem w czasach bodajże XIII-wiecznym, niewola awiniońska, słynne czasy. Jeden z nich bodajże Benedykt XIII, XVI czy którymś tam, to właśnie też garnier wybrany przez część kardynałów na papieża. Ci francuscy garnierowie od kosmetyków pochodzili z północy Francji. Nasi garnierowie, śląscy, pochodzili z pogranicza, dziś byśmy to powiedzieli, Francji, Włoch i Szwajcarii. Hello Andy! Na? Wie war die Fahrt? Ja, wunderbar. Komm rein! Ja, komm. Ja. Beatrix de Chambenois, urodziwa wnuczka ostatniego właściciela Turawy, mieszka w okolicach nadmorskiego Boulogne we Francji. Wer möchte denn alles? Alle Andi? Alle vier. Alle vier? Müssen, sonst hängt meine Haare nicht mehr. Znalazłam w szpargałach stare zdjęcie mamy. Znacie je?
Pochodzi z przedwojny, kiedy mama śpiewała w chórze kościelnym. Kiedy w 1975 roku po raz pierwszy przyjechałem do Turawy, ludzie pytali mnie o Renę. Gdzie jest Rena? Wszyscy ją znali i bardzo lubili. Ich bin auf der Flucht geboren worden, kurz vor den russischen Panzern. Und wollte immer wieder nach Turawa kommen und habe das dann getan. 1975 war das, damals gab es eben noch die DDR. Wir sind da hingefahren, meine Frau und ich, und wurden von den Menschen, die die Familie sehr gut kannten, sehr herzlich empfangen. Otrzymaliście nawet zaproszenie na ślub, to prawda. Tańczyliście z panną młodą, to prawda, wszędzie mnie zapraszano. Za każdym razem kawa, ciastka, wódka. Kawa, gatunek, wódka. Beatrix utrzymuje kontakty z Turawą za sprawą zaprzyjaźnionej pani Matyskowej. Mama jest decedée. Kiedy w styczniu 2000 roku zmarła mi mama, znajoma oznajmiła: Beatrix, jeśli teraz nie przyjedziesz do Turawy, a czekali na mój przyjazd od lat, bo mieszkam za granicą, no więc jeśli nie przyjedziesz, nie odzywam się do ciebie. Zabrzmiało to jak ostateczna groźba. Więc wzięłam ze sobą całą rodzinę i Boże Narodzenie spędziliśmy w Turawie. Teraz zajmuję się wymianą dzieci francuskich, które uczą się języka niemieckiego, z dziećmi ze Śląska, które również uczą się języka. Czuję się Europejką, jestem przeciwna populizmowi i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby poszerzać horyzonty małych Europejczyków w tej części Europy. Beatrix jest głównym motorem rodzinnych spotkań potomków Piotra de Garnier, który kilkaset lat temu z Sabaudii wyjechał na Górny Śląsk. Garnierowie odwiedzają czasem Turawę i pałac, który czasy świetności może mieć jeszcze przed sobą.